Przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie poświadczenie komunikatu. Proszę podać termin na posiedzenie komisji. Ja bym to pani położył. Naraz już na początku powiedział o pociągu papieskim, że jest organizowany 19. Decyzję o tym, czy pociąg tak zwany Tischnerowski zostanie nam przydzielony, a być może do tego czasu jest taka możliwość, zostaną odnawiane papieskie pociągi. No lepiej, żeby był to ten papieski pociąg oczywiście, ale jeżeli nie będzie, to jeszcze jutro mam kolejne. Już podobno. Ma ludzi, którzy chcą w tym pociągu wrócić na ten pociąg. Jako ostateczny. Pociąg papieski jest przyjmowany do osób niepełnosprawnych, tylko problem polega na tym, że w kadencji żydowskiej trzeba przetransportować osoby pomiędzy pociągiem a autokarami. Niestety autokary nie są do tego przystosowane. Musielibyśmy wynająć specjalne Nie, nie, dziękuję. Pani zadawana. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja chciałbym tylko Państwa poinformować, że na początku października, jak ustaliliśmy z Panią kierownik, Panią Janiną Ziemką, Panią Sekroś, dokonamy objazdu zielonych terenów, to znaczy wszystkich okienek naszego ruchu, wszystkich miejsc, które Państwo wskażą w czasie tego objazdu. To drugiego raczej nie będzie. Pierwszy albo trzeci. No to pierwszy, trzeci, bo jest dany pod uwagę pierwszy, ja poniedziałek, środa. Drugiego nie będę mogła. Czekam, środa, warto by zwrócić, aby Państwo by podali te wszystkie swoje brakujące miejsca, okienek, jakichś krzywych ogrodzeń, połamanych ogrodzeń, pożywanych, tak jak to na Teszlu. Koletek dalej jest niezrobiony, gotudy dalej nie zrobiony. Będą osoby zaproszone na komisję architektury z zieleni. To też będziemy mieli na 16 października. A czy ja bym mogła tylko jeszcze zabrać głos panie przewodniczący na temat osób niepełnosprawnych, ponieważ nie wiem dlaczego. Ja ze wszystkich rejonów dostaję różne telefony, jeżeli spotykają mnie ludzie, gdzie ja nie jestem radną. A propos problemów osób niepełnosprawnych, przychodnia Esteru, jest problem z osobami na wózkach. Co trzeba zrobić? Przychodzi matka z dzieckiem na wózku, bądź z dorosłą osobą na wózku. Przychodnia dzwoni do gminy żydowskiej po to, żeby ktoś z gminy żydowskiej przyszedł i uruchomił ten wózek podnośny, który by tą osobę niepełnosprawną razem z wózkiem po prostu, że tak powiem, wytransportował na piętro przychodni. Drugi problem, poczta główna, kompletnie nieprzygotowana do właśnie dla osób na wózkach inwalidzkich. Efekt jest taki, że osoba nie sięga wózka, jeżeli jest to samotna osoba. Jeżeli jest kimś, to ta osoba dzwoni, po czym najczęściej nikogo tam nie ma, bo strażnik, który pilnuje z sali,
I pani z okienka, która się listuje, mówi, że nie może panu przyjść i otworzyć, znaczy tam jest taki, taki właściwie podest do dwomy, żeby bez wózek wjechał. Trzeci przypadek. Majzelsa jest ulicą notorycznie zastawioną, wózek inwalidzki nie przejedzie chodnikiem. Przychodnia Plac Ducha. Na piętrze nie ma przychodni dla pacjentów przystosowanych dla usług inwalidzkich. Dotyczy to szczególnie dentystyków. Plac na groblach, dźwignia dla osób niepełnosprawnych, nieprzystosowana, problem okrutny. Krawężnik przy ulicy, zbiegu ulicy Koletek, przejściu na bulwar Czerwieńskiego, tamtędy przechodzą wózkowicze wraz z opiekunami, jest za wysoki krawężnik, łamane są wózka, podwozia wózków inwalidzkich, łamane są wózka, odpadają na wysokich krawężnikach. Także bardzo prosiła przychodnia Estery, Poczta Górna, Majzelsa, Plac Ducha, przychodnia, krawężnik u zbiegu tych ulic i plac na groblach. To są rzeczy, które sygnalizują radne. Ja jestem ponad podziałami, to są rzeczy, ja ciągle o tych rzeczach słyszę, jestem wywoływana jako radna do tablicy. W związku z tym, jeśli chodzi o plac ducha, to jeszcze trzeba jedną rzecz tam zrobić, to pani kierowniczki ma prośbę, żeby jednak parking zrobić taki, na który nawet karetka nie może podjechać. Tak. Jeśli pacjent przyjdzie z piersi u niego zawarł, czy innego rodzaju defekt, który wymaga natychmiastowej reakcji, musi, Olbier, jeśli byśmy usłyszeć, wnioskować po prostu do służby, musimy podjąć nawet uchwałę o utworzenie miejsc parkingowych na ducha, pod przychodnią, dlatego że brak tego miejsca i tylko wyznaczenie jakiś tam komfort nie daje po prostu pełnego, bezpiecznego funkcjonowania przychodni, jeśli chodzi o pacjenta. Ale ja dziękuję, byśmy mogli te wszystkie rzeczy, które jest cenne, posortować i dać do komisji każdej. I sądzę, że komisje się zajmą w głos. Ja tu z panem komisji zarazem jestem umówiona, na pocztę nie mamy wyborów, na ich funkcjonowanie oczywiście możemy wnioskować. Natomiast wysoko istotne rzeczy na obsługi człowieka, mieszkańca, szczególnie osoby niepełnosprawne. Dzwoni się do przychodni, ktoś przychodni dzwoni do gminy żydowskiej, żeby ktoś przyszedł uruchomić podnosić na osobę. To jest po prostu chore, ale jest chore tak jak ta osoba, która wymaga pomocy. To czy przychodnia jest, to jeszcze krótko chciałam powiedzieć. W poniedziałek 24.18 jest spotkanie z policją. Oczywiście chodzi o zapisanie ciszy. Przede wszystkim, jeżeli państwo macie, Jacek, państwa z kombinatu, to proszę zawiadomić. Większość mieszkańców. Te karty ręczne przyjmowane na poprzeczność to jest to skończy to w domu, spokojnie. A, ustalimy, dobra. Zaplanowane następne spotkanie z konserwatorem zabytków, z Pilbem, tak dalej. Pani Fungelny, ostatnie. Dosłownie krótko, stanęła taka sprawa na tej dodatkowej Komisji Bezpieczeństwa Bezpiecznych Raków. No myśmy przyjęli wtedy, że ten projekt uchwały został przyjęty w takiej formie, jak to jest komisji. Mogę skończyć. Ja, pani, właśnie, no ja dosłownie krótko będę mówił, jak pani mnie będzie przerywać. Stanął projekt, żeby zrobić takie szkolenia dla ludzi, seniorów. Tak, seniorów, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, takie no, przeciwko napałom. No i nie mieliśmy w tym roku pieniędzy na to, ale w związku z tym, że no, ja mogę odpowiedzieć tylko za swój okręg. Z mojego okręgu ludzie takie z taką propozycją do mnie wyszli, żeby takie szkolenia zorganizować, więc mam prośbę do radnych pozostałych, aby w swoich okręgach się popytali, żebyśmy po prostu, no bo pan Rosner stwierdził, że w związku z tym, że nie mamy oglądu całej dzielnicy, w związku z tym nie ma sensu tego rozpatrywać. Ja się zgodziłem, że na komisji tego nie będziemy rozpatrywać. To ja przyszły rok.
Więc proszę po prostu popytać w swoich okręgach, czy kto się czuje, kto chciałby z tego skorzystać, żebyśmy mieli mniej więcej pulę osób, która by z tego chciała, no i wtedy można byłoby takie pieniądze na to przeznaczyć. Natomiast ja się zobowiązuję, że 2-3 zdania do gazetki napiszę, tej dzielnicowej, i założę takiego ekstra maila do tego, żeby ludzie się na tego maila wpisywali, ewentualnie kto chciałby z takiego szkolenia skorzystać. Nie maila, telefon. Starsi ludzie nie mają. Przypomina, pozwolę tam, że wejdę panu słowo, dziękuję. Przygotowując to, żeby pan zrobił jakąś ofertę, co to będzie zawierało, wie pan? Żeby ci ludzie byli zorientowani, bo nie wszyscy na pewno mogą z tego skorzystać ze względu, różnych względów, prawda, wydolnościowych, żeby zawierało, co, żeby ktoś był zorientowany. Czego się będzie uczył? Przeciwko 80-letni nie będzie ćwiczył kung-fu, prawda? Czy nie będzie przeszkolony ze strzelania z broni krótkiej? Tylko żeby wiedział, co on będzie robił i jak się ma bronić. Dobrze, napiszę takie podstawowe. Tak, podstawowe rzeczy, jakie to zakres. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy wyczerpania materiału. Zamykam. Dzięki, do zobaczenia.